Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio się wydarzyło, mianowicie Baron się powiesił, krwawy Baron się powiesił po tym, jak zginęła Anna, więc jego żona. No nic, smutna historia się z tego wszystkiego wywiązała nam. Nie było happy endu. Ale no nic, słuchajcie. Geralt musi nadal ruszać w poszukiwanie Ciri, ale zanim to zrobimy, mamy tutaj jeszcze kilka wiedźmińskich zleceń Velen do ogarnięcia. Pierwszym, którym się zajmiemy, będzie zlecenie na leśnicę. Aby to zrobić, musimy się udać do... musimy pogadać ze sołtysem Podgajów. Podgaje, to jest tutaj ta wioska. Dlatego też udamy się czym prędzej do... płotka może się tu przydać, do znaku drogowego. No i użyjemy sobie szybkiej podróży i tam w miarę szybko, myślę, dojedziemy. A więc ruszamy. Gazem, gazem, moi drodzy. Pędzimy. Chociaż czekajcie, rozejrzyjmy się tu jeszcze, bo po śmierci krwawego barona tutaj jego ludzie przyjęli władzę. O, coś tu się dzieje? Czekajcie, 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 tu mi się nie podoba ta sytuacja. Pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci. Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Co tu się dzieje? Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! Razem! Kurwa! No dalej. No to chodźcie! Chodźcie, chodźcie! O, ten tu dziadyga. Twardy. Czekajcie, i na niego znajdziemy sposób. Tak jest. Jeszcze który? Chce się zabawić? Dobra. Ogarnięta sytuacja. Trzymajcie się zdrowo. No. Co kurna gnoje, co? No. Co tam grać pod nocą? Jeszcze któryś chce? Zasmakować wiedźmińskiego miecza? No cóż. Ej, spokojnie, ludzie. Okej, tu jest ten zerwany most. Dobra. Oj, no cóż. No cóż, nie dali mi wyboru. Musiałem użyć siły. Nie pozwolę, żeby kurna jakaś banda rabusiów, bandytów i wszelkiego tałataństwa mi tu wieśniaków molestowała. No dobra, ruszajmy do Podgajów. Pogadać ze sołtysem. Tu jest znak, przeniesiemy się tam w miarę sprawnie i szybko. No i ruszymy na kolejne wiedźmińskie zlecenie. No i dobra, co my tu mamy? Czekajcie, tu jest... W sumie to z handlarzem nie muszę gadać, dopiero co posprzedawałem, co trzeba było. To jest sołtys? Nie, to jest jakiś chłop. Sołtys chyba tutaj w domu siedzi. Dobra, tam więc lecimy pogadać ze sołtysem. To jest sołtys. Siema. Witaj. W jakiej sprawie? A w jakiej sprawie może przyjść do ciebie wiedźmin? No, coś nie zadziałało do końca. W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wy je daliście, tak? No ja. Zajęlibyście się tym. Wyście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Dobra, pogadajmy o nagrodzie. Porozmawiajmy o nagrodzie. No,
To ile sobie policzycie? Oj, dobra, wiem. A tak powiedzmy... Zapłacicie 20 dodatkowo i myślę, że się dogadamy. A niech będzie. No, i proszę bardzo. Dobra, dobra, zajmę się tym. Zajmę się tym. Ktoś widział te leśnice i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie, słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą, na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. O, w sumie racja. Dobra, musimy pogadać ze świadkiem. A, tu jest. Agneta. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Tuż po zmroku, a więc za niedługo. Okej, musimy teraz zbadać miejsce, w którym się ona ukazała. Nie to? Nie, niedaleko. Bardzo blisko wioski, powiem szczerze. No, któż by się spodziewał? To tutaj. Okej, rozejrzyjmy się. O, tu coś jest. Szła tędy kobieta. Boso. Ciekawe. Tutaj coś leży. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Czekaj, ona biegnie w tamtą stronę, znaczy przynajmniej te ślady tak prowadzą. O, tam chyba wilki. O, coś tu mamy. Sprawdźmy, chyba krew. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Spieramy. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągną zwłoki, ślady są wyraźne. Aha. Dobra, kolejna plama krwi. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. A jedna grób. Coś z ziemi. Jakiś list? Warto byłoby go przeczytać. Co my tu mamy? No, przeczytajmy. Okej, nie chce mi się tego czytać. Może będzie chodzi o Zulę. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Dobra, ruszajmy do Sołtysa. Północnica, no cóż. Aj, nie z takim dziadostwem przyszło mi tu już się zmierzyć. Jak na razie głównie południce nam się trafiały. Północnica to coś nowego. Chociaż myślę, że to jest dosyć podobny przypadek. Troszkę się tam rozbijam. No siema, panie Sołtys. Witaj. W jakiej sprawie? No jak myślisz, koleś, już byłem u ciebie, nie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali?
No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Okej. Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. No cóż. Dobra, płotki nie chce mi się wzywać, powiem wam. Co? 100 metrów jakieś, ale chyba niecałe. No. Za chwilę będziemy. Okej, a więc tu jest ta polanka. O, coś tu mamy. Okej, musimy spalić listy. Znaczy ten list od kochanka. I krew za krzepą na nożu. Nocnica za dnia się nie zjawi. O. Mamy coś. Mhm. Jest i... Północnica. Ua, piękna to ona raczej nie jest. Dobra. Panowie i panie. Ostrożnie. Tak jest. Okej, schemat dokładnie ten sam co przy południcy. A więc chodź, dziadostwo. Chodź. Chodź w znak Irden. Ach. Silna jest. Kurde, oszty. Okej, znowu się rozdzieliła. Dobra. Się rozdziela. Dobra, o. Chodź tu. Tak jest, mam cię. Albo i nie. Tak jest, załatwiona. Ale nie była to łatwa walka, moi drodzy. Oj, nie, nie. Dobra, pozbierajmy. Okej, czas się zgłosić po nagrodę. Ale najpierw odpoczniemy sobie tutaj do rana, aby troszkę zregenerować siły, odnowić eliksiry, które zużyłem. I cóż, no czekajcie, tutaj mamy znak zapytania, sobie to odwiedzimy, zobaczymy. A, bandyci. Oj. Znowu oczywiście nie ten znak.
No to co, chodź. Za co? Stary, Temerii już dawno nie ma. Za Temerię. Boże. W jakim oni świecie żyją? No i co? A, dlatego drugiego trzeba przeszukać właśnie. A, tu mają. Coś jeszcze? Takie tu sobie obozowisko mieliście, no. Dobra, ruszajmy po tą nagrodę. Za tą leśnicę. Czemu nie? No i się niczym nie przejmujmy. To jest bliziutko, bez problemów tam trafimy. No to rozpadało się na dobre. No to cóż. Panie Sołtys, dobry. Witaj. W jakiej sprawie? No kurna, koleś, trzeci raz do ciebie przychodzę i za każdym razem pytasz się mnie w jakiej sprawie. No domyśl się, no. Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. No. I spoko, dobrze się składa, bo w tej wsi mają bodaj tego płatnerza czy też kowala, już nie pamiętam, ale możemy go odwiedzić. Dobra. Znamy Gabriele. Okej, mam tutaj parę rzeczy do załatwienia. Pokaż mi swoje towary. Pokaż, co tam masz, koleś. Fajny miecz znalazłem. Ale kiepski od mojego, gorszy od mojego. To sprzedać. Okej, to mamy trofeum. Dobra, na razie te trofeum sobie zostawmy. Może się kiedyś przydać. Czyste srebro sprzedajmy. To sobie zostawmy, bo to i tak nic nie waży na szczęście. Kiedyś ważyło, teraz już nie. Tu kolejne fragmenty mapy, które warto byłoby przejrzeć. No i to chyba byłoby tyle. Jeszcze tylko sobie chciałbym u ciebie naprawić mój ekwipunek. Kolego, no i ruszamy dalej. Bywaj. Ruszamy dalej. Po kolejne zlecenie. Teraz tak to sobie przeczytajmy. Tak jest. Dobra. O, rynsztunek szkoły gryfa, dobra. No, a te misje poszukiwacze też bym musiał kiedyś zrobić. Teraz tak, zostawaczmy sobie jeszcze tu kolejne wiedźmińskie zlecenie. Jakim się zajmiemy, to będzie Kłopoty grabarza. Pytanie tylko, gdzie mamy się udać w związku z tym. O, aż tutaj, aż do Zalipia. A więc troszkę kawałek stąd. Dobrze. Weźmiemy sobie tutaj szybką podróż oczywiście, aby nie tracić czasu. Tak, jest kierunek Zalipie. No i ruszajmy. Zobaczymy. Dobra. A więc musimy porozmawiać sobie z grabarzem. Który gdzieś tu... No coś, co ty nie powiesz, Geralt? Ty i te twoje złote myśli, naprawdę. Dobra, grabarz jest chyba gdzieś tutaj. Grzyby porosną, będą na zupę. Chyba ten koleś tutaj. Siema. No, przedoczycie w sprawie zlecenia. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku całej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje.
A co ja, głupi? Na potwory wiedźmin potrzebny. Okej, porozmawiajmy o nagrodzie, kolego. Porozmawiajmy o nagrodzie. Dobra, dacie... Dacie 30 do umówionej stawki, jesteśmy kwita. No, ociupinkę przesadziliście, ale już widzę, że się dogadamy. Dobrze się targować, to też sztuka. Ojej, dobra. Dodacie 25. Okej? Okay? Też nie? No, ociupinkę przesadziliście. Oj tam. No dobra, 20 i ani korony mniej. No na serio? Ociupinkę przesadziliście. No kurna, koleś. 15. Dorzuć 15 i będziemy kwita. To uczciwa cena. Jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Tak. Dobra, zaczynajmy. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Okej. Przejdziemy się i zobaczymy. Biegiem. Na szczęście cmentarz niedaleko. Chyba. Przynajmniej trzeba byłoby się tam dostać na górę. Na tędy powinniśmy wejść. Pamiętajcie, tam gdzie trawa rośnie, tam się da wejść. Coś się tam dzieje. Wilki. Czy inne psy? Ile mam czekać? Oj. Tak jest, chodź tu, paskudo. Dobra, przeszukajmy. Groby, a smród rozkładu zbawił dzikie psy. Ale ani góra, ani psy nie porywają dzieci. No właśnie. Ale coś tu nie gra. Przeszukajmy sobie tutaj to... Oj, Geralt, spokojnie. Warto by się było tutaj rozejrzeć. Trochę mięsa pozbierać. Dobra, wejdźmy tutaj. Co my tu mamy? O, zbroja Nilfgaardzkiego gwarcisty. Ciekawe. No, czekajcie, tutaj coś jest. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Ciekawe. Tu mamy jakiś sarkofag. No, tutaj coś mamy. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. No właśnie. Dobra. Ale będziecie w tamtą stronę. Okej, idziemy za zapachem. Ciekawe, co my tu znajdziemy. Ej, Geralt. Zapomniałem, że jak mam włączone wiedźmińskie zmysły, to Geralt ma problemy ze wspinaniem się, ze skakaniem i tym podobnymi ewolucjami. O! Coś tu mamy. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. No właśnie. Zobaczmy. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Ciekawe. Co my tu mamy? Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Nieładnie. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz. I tam ją dopadnę. Hehe, zabieram. Się wścieknie.
Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Dobra, wspieramy wszystko. Okej. Ruszajmy na cmentarz. I zobaczymy, jak sobie poradzi baba cmentarna z Wiedźminem. Idziesz, idziesz, panie Geralt. No dobra. No i poczekajmy na nią. Mhm. Przylazła. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki, niech wykopie własne. No i przyszła. Chodź. Oj, 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 oj. Jesteś paskudny. Została oszołomiona przez moją runę. Chodź, 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 koleżanko. Ta jest załatwiona. Bez problemów. Dobra, chyba pora zabrać trofeum z dziadostwa. No i pięknie. Okej. Okay. Małpotka, co ty tu robisz? Mój wierny rumaku. Dobra, przejdziemy się do wioski. Jedziemy, jedziemy. No, pół do 12 w nocy już. Dobra, pogadajmy z grabarzem. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? No niestety. Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. Okej, dobra. Teraz tak, ruszmy sobie... Ale tak, przydałoby się poczekać do rana. Bo muszę tutaj odwiedzić kowala, który tu jest, aby znowu sobie naprawić ekwipunek. Ja muszę... Czy będę chciał to robić bardzo często. Bo nie lubię, kiedy podczas walki mi się tu, kurde, ten ekwipunek psuje. No, siema. Skuteczna broń dla każdego. Tak, wiemy, wiemy, dobra. Dobra, co ty tu masz? Co ty tu masz, kolego? Ja tu znalazłem coś takiego, co jest dużo gorsze od mojego obecnego wyposażenia. A więc to sprzedamy. Baba cmentarna. Dobra, to jest co do tych trofeów, to się jeszcze muszę... ciekawa rzecz! Co my tu mamy? Miecz srebrny. I to lepszy od mojego. I to całkiem sporo. Więc przydałoby się go wykorzystać. Dobrze, słuchajcie, na razie... Bywaj. Bywaj. Zamienimy sobie miecze. I włożymy tutaj sobie jakieś runy. To jest siła ataku. Zatrucie. To jest tak, to jest srebrne, więc warto nie zostać w podpalenie. Warto też w zatrucie. Czekajcie, czym się różni ta runa? 3, a tu jest 2, aha. Dobra. I dorzućmy tutaj sobie oszołomienie, moc znaków.
Wytrącenie z równowagi, oszołomienie, punkty adrenaliny, zamrożenie. Weźmy sobie to. To będzie taki ciekawy miks zdolności. Dobra, pogadajmy z panem Kowalem jeszcze raz. Wiem, dobra. Więc tak, naprawmy sobie ekwipunek. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Co ja tu w ogóle mam? O, kiepskie te miecze. Znaczy te sematy mieczy, które mogę wykonać w chwili obecnej. Ten jest niezły, ale dopiero na 13 poziom. Ten by szło wykonać. Już wolę poczekać i zrobić sobie tego. W sumie to mógłbym już go wykonać. Jak ten. A ten jest na 23. Oj. A więc zróbmy sobie... Wykonanie tych dwóch mieczy kosztuje tyle samo. Zróbmy sobie ten. Czemu nie? Tak jest. I naprawmy sobie obecny nasz ekwipunek. Tak jest. I sprzedajmy... Nie ten. Ten miecz. A ten sobie zostawimy, bo za chwilkę będziemy mieli poziom. Tak więc powinno być wszystko w porządku, w porządku. To mamy te dwie mapy przeczytane. Okej, dobra. A więc bywaj, koleś. Bywaj. No i pięknie, no i pięknie. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy. No nic. Ale słońce świeci. Dobrze, moi drodzy. Czas powolutku kończyć ten odcineczek. Wykonaliśmy tutaj dwa zlecenia. Z tego co wiem, na nasz poziom obecny zostało nam tutaj jeszcze jedno zlecenie do wykonania. I oczywiście sobie wykonamy już w następnym odcineczku. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.